Słoneczna pogoda sprzyja spacerom. Ochotę na taką formę spędzania niekoniecznie wolnego czasu mogą mieć uczniowie. Policjanci z Nidzicy oraz Działdowa przeprowadzili akcję pod tytułem Nieletni pod nadzorem. Działania były głównie ukierunkowane na zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich. I tu głównie było to skierowane do młodzieży, tak i dzieci, które powinny przebywać w czasie lekcji w szkole, natomiast niejednokrotnie zdarza się, że osoby nie wypełniają obowiązku szkolnego i przebywają po prostu na wagarach. Niejednokrotnie uczniowie podczas wagarów spożywają alkohol oraz inne środki odurzające. Wylegitymowano 32 osoby, w tym 12 osób nieletnich, natomiast nie ujawniono żadnej osoby pod wpływem bądź też pod działaniem alkoholu, jak również osoby zażywającej tytoń. Podczas akcji policjanci złapali jednego wagarowicza, którego odprowadzono do szkoły. Działania tego typu pokazują, że młodzież raczej rzadko lekceważy obowiązki szkolne. Nie oznacza to jednak, że tego typu sytuacje są im obce. Mając na uwadze dobro uczniów, policjanci skłaniają się do zwiększenia częstotliwości przeprowadzania tego typu działań. Planujemy działania, z tym, że już tutaj realizowane jedynie w naszym powiecie, przez naszych policjantów, nie wspólnie już z innymi komendami. Natomiast każda komenda w swoim zakresie na pewno będzie takie działania prowadziła, dotyczące zbliżającego się pierwszego dnia wiosny. I tu działania są przewidziane na 3 dni, od 20 do 22 marca, czyli piątek, sobota, niedziela. No i też będą one ukierunkowane właśnie pod kątem osób nieletnich. No i tu już głównie jesteśmy przygotowani właśnie na ujawnianie wagarowiczów. Dzień wagarowicza niestety w tym roku przypada w sobotę. I ci, którzy chcieli rozkoszować się niedozwoloną wolnością, będą musieli obejść się smakiem.